bo to była gospodarka bliska, są tutaj dzisiaj rewizja i także służba bazy. I przypomnę, drodzy Państwo, także program formalny. Zespół śpiewaczy Wesoła Czarelna. Dostatni tuż po rozstrzygnięciu konkursu na Niemiec z Bożym Czarzem. To zespół, który nas podał tę pracę dość daleko, bo w 1994 roku przewodzący ten kultur, który już różne doświadczenia po tym wyciągu z zespołu Żurawianki. I dziś wieczorem około 21:00 w scenie Gwiazda Wieczoru na Żurawianki czynienia na targę do pały średniej. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, żebyście mieli z nami wszystko wystąpić. Pajdź po zakowo. Proszę o wsparcie dla Adriana. W białym namiocie, tam gdzie jest napisane właśnie dla Adriana, zbieramy bardzo potrzebne pieniądze. To się kurde. Walczy o to, żeby inwestycje były w poprawie. Walczy o to, żeby się leczyć, rehabilitować. I walczy o to, żeby potrzebne są pieniądze. Więc, drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście... Trzy dni ratowy, nie? To jeden niech mi Pani da. Ze słonecznikiem? Z czarnoszką? Może być ze słonecznikiem raczej, tak, tak. Nie masz tak. Lęczy daj też. Pan burmistrz, pan wicemarszałek, pan starosta i pan dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oświęcimie pojawił się tutaj na naszej scenie, aby rozstrzygnąć konkurs na wieniec dorzutowy. Potem zespół śpiewaczy Wesoła Czarelna a potem kolejne konkursy, w których też poznacie Państwo laureatów trzech konkursów, które przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ja tu sobie stoję, rozmawiam i z ekranu do tyłu jestem pani. Może Państwo już co? Jest Marta. Marta to jest ta pani, która Państwu tłumaczy, dlaczego chyba może być tylko 3,5% na imprezie. I mamy trzy dyplomy. Zgadzam, za miejsce trzecie, drugie, pierwsze. To jest dziedzin czy kary? To jest wolę dziedzin niż kary. Nie ma pani, żeby spróbować. Dzień dobry. Przedstawicieli tutaj. Ponieważ to jest jakiś dzień. Chciałam powiedzieć, że w tym roku nam szukienia nie poszło. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ja tu kiedy nie znowu. I proszę Państwa, trzecie miejsce w gminie Przemiatów zajęło sołectwo Siemitarzno. Zapraszamy. Co to jest? Zapraszamy pana sołtysa lub przedstawiciela gminy Siemitarzno. No całe Siemitarzno. Całe? Też może. Może być same. Tak jest. Jak jest całe Siemitarzno, to jest... Ja proszę, żeby Państwo kierowali się z tej strony sceny. Jest przejście, ale proszę bardzo, tak? Także zapraszamy przedstawicieli z gminy Przemiatów. Sołectwa się. Drugie miejsce. Sołectwo Rogozina. Tak mogą Państwo, jak się Państwo zastanawiają, brawa, czy nie bić, czy nie bić, to... Zapraszamy wszystkich, którzy w naszej gminie, wszystkie sołectwa, przywieźli zdjęcie. Zapraszamy tutaj koło sceny. I to jest drugie miejsce, sołectwo Rogozina, zapraszamy na scenę. Sołectwo Siemitarzno jest na miejscu trzecim i też zapraszamy na scenę. I już się zaczęło coś dziać, jest jakiś ręcznie ludzi. Robione wszystkie naturalne składniki, bez dodatku tłuszczu palmowego i czekolada ze szczecińskiej fabryki Gryf, która przed laty robiła wyroby DDT. No, a ja ze Szczecina. Jeszcze są? Bo już nie mieszkam w trzecim miejscu. Znaczy Gryf nadal jest, tylko że już nie robi wyrobów detalicznych. Głównie na cysterny sprzedaje. Na co? Na cysterny. A, czyli samą masę. Dla zakładów produkujących wyroby. Czyli masę sprzedają, jak się mówi, tak? Masę czekoladową sprzedają. Czekoladę płynną. Kierownik Wydziału Referatu Rolnictwa Przemysłowego. Pani Renata Jankowska oraz pani Irena Pietrzykowska przewodnicząca Rady Przemysłowej. Drugie miejsce Rogozina, zapraszamy na scenę. Nagroda pieniężna. Rewelacyjna. Prosimy Rogozinę.
darowania. Pani Wiesława, stanę praw nie ma. Brawa dla pani, elegancko. Proszę bardzo. Droga, zdrowie pana. Wszystkie wieńce, tak panie jury mówiły, że wszystkie wieńce są przepiękne. Ciężko jest wybrać, proszę państwa. Wszystkie mają przepiękne. Bardzo nam miło przyjść wieńce. I pierwsze miejsce, które reprezentuje naszą gminę, również wieńce, Sołectwo Gołań Pomorska. Zapraszamy. Ale nie robię to Państwu specjalne fanfary. I zapraszam przedstawiciela o nagrodę. To są sołectwa. I glasy po 60, a mały 20 i 20. Zapraszamy Gołań Pomorską. Ja przypominam, że osoby, które odbierają taki czek od nas, zapraszamy tutaj do namiotu. Pani księgowej należy zaśmigać swoją zbiorów. I wszystkich pomagam, że jest ukorzenie wieńce. Również zapraszamy. Zapraszamy tutaj. I dodatkową nagrodę przekazuje pani dyrektor Joanna Rzeczkiewicz, dyrektor Pani Cyrylskiej Gimnazji Modernizacji Rolnictwa. Pierwsze, pani już odbiera czek. Za miejsce pierwsze w konkursie wieńcowym. Tam jest jeszcze z zielonym pieprzem. Chyba jest z ozieradką nakrojony też jeszcze. Chciałabym Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Agencja Rolnicza, która opiekuje się rolnikami, opiekuje się całą wsią. Tak, z tego? Dobry. Tyle? Dobry, kupujesz? Ja tego samego, co ja nie wiem. Ja wiem. Nie. Czekaj, z tego, co tu leży? No, chyba, że... O, nie będzie 5 złotych. My tam zgubimy. Tak? On na wagi. Tu też kupowaliśmy. Tak. Z chlebem ze Smolca. Nie, byliśmy, no, wróciliśmy. Do... Wróciliśmy? Ale Krzysiu, Ewa, to chce? Pomyślą chleba ze smalcem. Nie życzliwość. To jedno krok. A nam wszystkim życzę. Nie ma klimatycznym postawiony, bo nie można jechać. Nie? Ja mam postawiony weterynarza. Nie daję. Nie chcesz ogórka? Nie, to bez ogórka. Nie, to bez. Proszę bardzo. Nie pamiętam, 5 było? 5. No to pięć. Ja nie. A Krzysztof? W konkursie wojewódzkim zapraszamy przedstawicieli. Tak. A tego Galitej Stronko? Z tego osobistą Dymbo. Zapraszamy Dymbo. O, wiatra Szlecika. Jednego. Jednego, aż jednego. Tak, na jeden za. Bardzo dobre. Pieczarki. Jeszcze za pasztecik zapłacę. Już włożę do pozycji. Nie. Rękę wezmę. Zapraszamy panią. Dziękuję. I po zejściu ze sceny zapraszamy panią na nagrodzenie z namiotu obok. O, dzięki. Wielkie brawa, proszę państwa. No to pewnie po miejscu trzecim poznamy miejsce drugie, będzie takie niespodziewane. Drugie miejsce, miejsce drugie, zapraszamy po schodkach, można większą grupą, mniejszą grupą, średnią grupą, dowolną grupą Gołań z Pomorska. Idzie pani. Mamy panią z Gołańczą z Pomorskiej, zapraszamy. Tak jak mówiliśmy, wieniec tutaj pierwsze miejsce, a tu tak reprezentował i zapraszamy. Wszyscy wygrywają. Zakładamy.
O, patrz, zegarek. No ale spróbuj. No to spróbuj, bo to załóż na przyszłość. Żeby ci do głowy nie przyszło. Dobra, klocka szukaj. Żeby ci do głowy nie przyszło. A, ale chapnąłeś za wysoko. Żurku to ty się jeszcze nie jadłeś. Nie. Pierwsze miejsce konkursu rejestrowym wojewódzkich dożynek 2019 zajmuje... Wielkie brawa, zapraszamy Pani całą grupę na scenę. Chodźcie wszyscy. Tylko, bo jak się bawi, to się bawi. Cieszymy się bardzo, zapraszamy. Chodźcie tutaj do masy. Chodźcie, tak się bawi tylko w Owczyniatowie. Bardzo nam miło. Przepiękne wieńce, proszę Państwa. Wszystkie są bardzo, bardzo ładne. Okazałe. Ja tak chciałam właściwie, jak przyjdzie to pierwsze miejsce, zapytać, ile oni czasu plotą te wieńce, bo po prostu tak, ile osób, ile czasu. I to zapraszamy do nas. Nie, może dwa. Teraz zastanawiam się, że swoim scenę. Dwa, że będą musieli pośpiewać. Tak. Można? Pani widzę, są dwa czy jeden? Zapraszam. Proszę powiedzieć, ile czasu plotuj się wieniem? Ile osób pracowało? 10 osób. Proszę Państwa, 10 osób przez cały miesiąc, a już na koniec 4 panie plotły. Proszę Państwa, przepiękne, przepiękne wieńce, gratulujemy bardzo serdecznie. Ja przypominam, że nagrodzone sołectwa i gminy zapraszamy do namiotu po odbiór nagrody pieniężnej, należy ją pokwitować. Zapraszamy również sołectwa gminy Trzebiatów. I zapraszamy do tego, żeby uderzyć prawą ręką, a lewą wyjdą brawa. Wielkie brawa, bo to są zwycięzcy. Dziękujemy bardzo. Towarzyszenie takie dla seniorów, dla dzieci. Proszę Państwa, no to rozstrzygnęliśmy konkurs na wieniec dożynkowy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjechali. No rzeczywiście tych wieńców jest mnóstwo, więc komisja miała niełatwe zadanie, ale gratulujemy wszystkim i dziękujemy, że te wieńce do nas trafiły. Proszę Państwa, powiem Państwu teraz, co będzie robił Pan Starosta Powiatu Gryfickiego, Pan Ryszard Chmielowicz i co będzie robił Pan Burmistrz Józef Domański. Otóż Panowie za chwilę zdejmą, jak rozumiem, marynarki, założą fartuchy i za chwilę rozpoczniemy przy naszym wielkim garnku, czyli mówiąc mało elegancko, o tam, gdzie pokazuje. Tam powiewa flaga i tam za tą flagą stoi biały namiot taki kremowy, największy, starostwo powiatowe w Gryficach. Tam też przed tym namiotem stoi 1000-litrowy garnek i w nim gotuje się żurek. I za chwilę Pan Starosta z Panem Burmistrzem ten żurek doprawią i zaczną Państwa tym żurkiem częstować. Pamiętam, mam Ci zostawić dwa słoiczki. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, żurek jest po prostu, jak to mówią ludzie mody, must have. To trzeba zjeść żurek, żeby to w ogóle życie miało sens. Będziemy sprawdzać, czy Państwo zjedli żurek przed koncertem Natalii. Jak ktoś nie zjadł żurku, nie będzie mógł słuchać Natalii. Prosimy podejść, ustawić, uformować zgrabną kolejkę i tam za chwilę padnie smacznego od Pana Burmistrza i Pana Starosty, bo to starostwo ten żurek Państwu dzisiaj gotuje i proponuje. Doprawimy i nalewamy pierwsze porcje, a jak Państwo już ten żurek chwycą w dłonie, to na scenie wystąpi zespół śpiewaczy Wesoła Ferajna z Nowogardu. Przyszła Marta. Co powie Marta? No jeszcze mamy jakieś przedstawiaka. Proszę Państwa, tylko na chwilę. Zapraszam jeszcze raz panów z sołectwa Gosław, Roguzina i Siemidarzyna. Bardzo prosimy jeszcze raz koło sceny do namiotu, dobrze? Dziękuję bardzo. Nie ma pani papryka. Czyli macie więcej do wypłaszenia, tak? Okej. Okay. Tutaj, drodzy Państwo, wypłacamy te środki, które dam. A Państwa zapraszam po żurek. Tam już widzę, formuje się kolejka. Proszę Państwa, kolejka będzie dosyć długa, ale wszyscy Państwo na pewno spróbują porcji. Jest 1000, przynajmniej 1000. Ale zrobimy na wywiad.
Będą pieśni i przyśpiewki z różnych regionów Polski. Zespół Wesoła Ferajna uczestniczy w imprezach organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury. A dzisiaj wystąpią na wojewódzkich dożynkach. Wesoła Ferajna z Nowogardu na scenie, a Żurek przy namiocie starostwa powiatowego w Gryficach. Za chwilę pan starosta i pan burmistrz doprawią i będziemy go serwować. Wesoła Ferajna gotowa, to my się zajmujemy Żurkiem, a państwo się zajmują sztuką i śpiewaniem. Żywa! Aha. Skleimy. To jeszcze można siadać, nie? Mhm, właśnie, bo czego nic nie ten pan, jak usłyszał, idę to na słyszy. Tu są trzy kawy. Jeden kawałeczek? Jeden. Mhm, coś do picia będzie dla pani, kawka, herbatka? Kawa. Dwie kawy. Jadę. Jadę. Kawka? Nie, bo dzieci się go. To są do ogrodu, jaka czy to są liczyki? Do ogrodu. A jest pełna? Nie ma wody, nie ma wody. Ściana spuszczana. Wie? Tak, straciliśmy przez mornicę. Ja słyszałam, że ty masz zdolności, ale nie jest tak. Dajcie wyrzucić. Nie. Tak? Żartujesz? Nie widziałem go we... Nie. Czy byli u mnie w domu, w gazetach? Ja, widzisz, teraz gazet się nie tego nie czyta, tylko... No Basia mi mówiła, że ty przepiękne te wieńce robisz, no i widziałam tego dziada i... Nie wiem, Kasia miała się wyrzucić. Panie, ja pana skądś znam. Ja też pana znam. Ja pana skądś znam. Panie, ja pana też skądś znam. O kobuta gdzieś tam podsadzi. Ja dla Ady to widziałam. Nie, tak kupuj. Witek, kupuj! Musiałbym nerkę sprzedać. Sami swoi! Na tego to niech pani uważa. Ja cały czas uważam. Yeah.
Tak szczyka wszystko przematką. Zaraz wezmę, zostanę. A strach, nie wiem. Do końca tego miesiąca. A ja myślałem, że to wypchany. A to żywe. A to żywe. Co to jest? Afgański jakiś? Nie, to jest pudel. Afgański jest piękny. Jaki mądry. Kurczę. Ma pani sweterek z niego? Wie pan co, jak tu tak będą namawiać, muszę kiedyś zrobić. No pani no. Bo to jest wełna. No jeszcze jaka? Tak. Można gretować. No. Gretować, a można zrobić. Piękne.